Dobry wieczór Państwu. Miło mi na to spotkanie kolejne. Muszę sobie wyobrażać, że Państwo tam są. Na szczęście jest ekipa, która w jakiś sposób tutaj mnie wspiera, bo tak wcale nie jest łatwo mówić do przestrzeni. Ale niemniej jeszcze raz Państwa serdecznie witam i pozostaję w nadziei, że wkrótce będziemy mogli się spotkać bezpośrednio. Humor dzisiaj w medycynie, sztuce i filozofii. Definicja humoru. Jest to zdolność dostrzegania zabawnych stron życia. Chwilowy stan usposobienia, zwłaszcza pogodny nastrój. Przedstawienie czegoś w zabawny sposób, też zabawne, komiczne, sceny, sytuacje i dialogi. Oczywiście są strony zabawne życia i są strony niezabawne, czarne, przykre, złe, tragiczne, ale to nawet istnieje na tę okoliczność, tak zwany czarny humor. Funkcja humoru to przystosowanie intrapsychiczne oraz interpersonalnego człowieka. Przystosowania intrapsychicznego i interpersonalnego człowieka. Dosyć skomplikowane to są tutaj te elementy definicji i funkcji humoru, ale rozumiem, że inter znaczy się, że w tym wszystkim, co nas otacza, również w humorze, w życiu, my się znajdujemy i humor w tym pełni jakąś rolę. Funkcja humoru w służbie ego podnosi samoocenę i poprawia samopoczucie. Agresywny jest stosowany do podnoszenia samooceny i nastroju kosztem innych, ale w tym przypadku dzieje się to kosztem właśnie innych osób. To niezbyt ładnie, tak niezbyt dobrze, przyjaźnie. Afiliacyjnie, kiedy chcemy się z kimś jakoś tak przysposobić, przykolegować i tak dalej, pomaga w tworzeniu więzi między ludźmi. Jest też masochistyczny to rodzaj humoru, poprzez który osoba żartująca zbliża się do innych ludzi, ale znowu kosztem siebie i własnego poczucia wartości. Także humor właśnie ma takie różne funkcje w zależności od tego, w jakich sytuacjach się go stosuje, omówi, przeprowadza i co chcemy osiągnąć. Jest jeszcze funkcja wychowawcza, funkcja wychowawcza. Pamiętam takie rozmowy, miałem wtedy 17 lat z panem, który był dyrektorem szpitala, bardzo poważną, szanowaną osobą. Te rozmowy dotyczyły medycyny, się decydowałem na studia medyczne. Zapamiętałem do dzisiaj wręcz, że ten pan wszystko traktował z takim lekką dozą humoru. Nic nie było tak śmiertelnie poważnie, jak śmiertelnie poważna była moja pierwsza, w cudzysłowie, rozmowa z medycyną, kiedy tato zaprowadził mnie do zakładu medycyny sądowej na sekcję zwłok. Młody mężczyzna leżał na stole, miał taki drewniany kołek pod głową, pod szyją. On mu rozciął skórę na głowie, ściągnął twarz pod brodę, wypiłował mu czaszkę i ją odłożył na bok i powąchał. Wiśniówka. To był kierowca właśnie z powodu tej wiśniówki zakończył życie. No, można powiedzieć, że to jest sytuacja humorystyczna. Niestety dotyczy tragicznego zdarzenia. Funkcja edukacyjna. To chodzi o takie też i mnemotechniczne sprawy, że jak się coś opowie z humorem, z jakąś puentą, to łatwiej to zapamiętać. Intelektualno-twórcza to myślenie odkrywców, preferowane przez wyższych rozwojowo stylistów poznawczych, refleksyjności, niezależności od pola, nie pozostaje także bez wpływu na funkcjonowanie nieintelektualne podmiotu. Oznacza bowiem pełniejsze wykorzystanie możliwości poznawczych, co niewątpliwie stymuluje dalszy rozwój umysłowy. Coś powiemy na jakiś temat tak humorystycznie i trochę jakby nierealnie. I nagle się okazuje, że to jest hipoteza. Tak jak w muzyce. Już mi się zdarzyło bardzo często, że gram jakiś utwór i się pomylę. A ta pomyłka jest bardzo fajna. I później do tej pomyłki wracam. Światopoglądowa. No to też, prawda?
Żartujemy z poglądów swoich, z poglądów innych osób, społeczeństw, grup i tak dalej. I to pozwala też troszeczkę lepiej ich zrozumieć i z wzajemnością. No i wspieranie zdrowia. Humor powoduje, że się zmienia poziom kortyzolu i katecholamin, czyli tych hormonów takich walki. Pobudza krążenie, pobudza napięcie mięśniowe, bystrość myślenia. W związku z czym wpływa wtórnie na układ immunologiczny. Śmiech powoduje dotlenienie organizmu, jak się porządnie śmiejemy. Podnosi poziom endorfin, tych takich przyjemnościowych hormonów, oraz wpływa pozytywnie na akcję serca. Dlaczego pozytywnie? To ciekawe, bo jak się mocno śmiejemy, jak to się mówi, zanosimy się ze śmiechu, to serce przyspiesza, krążenie się poprawia. Ale jeżeli już aż się zapowietrzymy, to serce zaczyna zwalniać. Czyli ci, którzy mają skłonności do przyspieszonej akcji serca, mogą się zanosić śmiechem i to będzie działało na nich jak leki, tak jak propranolol, które zmniejszają częstotliwość pracy serca. Humor wywołuje oczywiście pozytywne emocje, co poprawia ogólną kondycję organizmu i może mieć działanie przeciwbólowe. Wpływ humoru na zdrowie opiera się na ocenie poznawczej. Jest swoistym mechanizmem obronnym. Można coś obrócić w żart. Coś nam wyszło nie tak, coś jakiś lapsus i nagle można to obrócić w żart. Zapobiega negatywnym skutkom przeżywanego stresu. Wsparcia społecznego, które jest częściej udziałem osób z poczuciem humoru, bo rozweselają, są akceptowani. Odwrotnie do tych, co robią strasznie poważne miny, już na wstępie należy się ich bać i zrobić krok do tyłu. Bardziej są uspołecznione i atrakcyjnie, interpersonalnie wchodzą w bliższe relacje z ludźmi. Oczywiście tu trzeba dodać, prawda, że też jest takie powiedzenie, że rozpoznajemy ludzi po tym, jakie kawały opowiadają, prawda? To też trzeba mieć na uwadze, że są mniej i bardziej wyszukane sentencje humorystyczne. Funkcja analgetyczna, czyli przeciwbólowa. Poczucie humoru tę funkcję pełni. Zwiększa produkcję hormonów szczęścia, odwraca uwagę od rzeczywistego problemu. Tutaj trafiło mi się przeźrocze angielskie. W każdym razie tutaj jest taka opowieść o tym, że farmakologia humoru. Jeżeli jest pacjent, jest lekarz, personel medyczny i pacjenci, to jeżeli coś się opowie, jakąś taką dykteryjkę dowcipną, to powoduje to, daje to takie pewne korzyści w rozmowie z personelem. Człowiek się ma, pacjent się otwiera, personel jest bardziej medyczny, ludzki i tak dalej, te wszystkie pozostałe funkcje. Dowcip według Zygmunta Freuda. Freud wymienia następujące cechy dowcipu. Aktywność. Sprawca dowcipu jest aktywnym podmiotem. Odniesienie do treści naszej refleksji. Czyli tak jakbyśmy sobie sami lekko podważali to, co powiedzieliśmy. Nie staje się to imperatywne. Nie jest to takie imperatywne, takie zasadnicze. Nie jest to taka jedyna i ostateczna racja. Charakter sądu ludycznego. Chętnie odwołujemy się do pierwotnych instynktów mazowieckiej wsi, czy ja akurat z Mazowsza pochodzę, czy do humoru góralskiego i tak dalej. To są takie mądrości pokoleniowo wypracowane. Łączenie rzeczy niepodobnych. To też daje różne ciekawe skojarzenia i nowe pola myślenia o czymkolwiek. Kontrast wyobrażeniowy. Sens w nonsensie. No jeżeli wszystko musiałoby być akuratne, jak to się mówi, i sensowne, to wtedy nie ma miejsca dla historii zabawnych, dla troszeczkę niewiarygodnych i tak dalej, dla wyobraźni, dla przeniesienia się do bardziej wesołego świata. Następowanie zaskoczenia i olśnienia, to o tych błędach mówiliśmy. Wydobywanie na światło dzienne spraw ukrytych. Nie mówimy dosłownie, co o tym myślimy, ale taki mały przytyczek humorystyczny daje wszystkim do myślenia. No i szczególny rodzaj zwięzłości. Czarny humor, przedstawianie rzeczy tragicznych w sposób humorystyczny. Zygmunt Freud i Gestapo. Zmuszony do opuszczenia ojczyzny w 1938 roku, Freud miał podpisać zaświadczenie o właściwym traktowaniu go przez władzę.
Dodał od siebie uwagę, że każdemu serdecznie poleca usługi gestapo. Nie mógł wiedzieć, że jego cztery siostry zostaną wkrótce zamordowane przez hitlerowców. Adolf Hitler chciał dobrze, próbował zjednoczyć Europę. Podobnie Józef Stalin. To byli prekursorzy wspólnej Europy. Tylko niestety po tych złych stronach, za czarną i za czerwoną kurtyną. Ale zamysł ogólnie był dobry. Problemem nie jest Europa wspólna, tylko sposób, w jaki się chce to zrobić. Notabene jest ona dzisiaj zjednoczona. To, że ludzie mają różne uwagi, wznoszą różne propozycje, świadczy nie o jej końcu, jak myślę, tylko o żywotności. Bo jak się już skończy dyskusja na temat tego, co można do niej wnieść, to wtedy nie wiadomo, co z nią dalej będzie. Ale w politykę dalej, w polityczne dywagacje nie będę brnął, bo w tym jestem najgorszy, jak mogę. Europa jest kobietą. Brigitte Bardot. Naprawdę ikona piękna, subtelności, temperamentu, nowej fali myślenia, modernizmu. No w ogóle wszystkiego, co spowodowało, że żyjemy w takiej, a nie w innej Europie. Humor sytuacyjny. Polega on na zabawnym, nieoczekiwanym spiętrzeniu niefortunnych i niezwykłych przypadków oraz komicznych zachowań bohatera. Dla przykładu. Sąsiadka nie wie, że jej mąż leży ciężko chory, że mąż sąsiadki leży ciężko chory w szpitalu i opowiada dowcip. Sąsiadko, czy nie widziała pani mojego męża? Godzinę temu poszedł utopić w rzece kota. Skoro pani wie, gdzie jest, to czemu pani pyta? Bo kot wrócił do domu. Tak z kotem. Śmiech, zgon, Jean de la Bruyère. Trzeba się śmiać, nie czekając na szczęście, bo gotowiśmy umrzeć, nie uśmiechnąwszy się ani razu. To jest humorystyczne podejście do naturalnego biegu każdego życia, jakie dotyczy każdego z nas i kiedyś się naturalnie skończy. Oczywiście jest śmiech sardoniczny. W starożytności podawano wywar z szafranowego ziela z niedołężniałym starcom lub skazanym na śmierć przestępcom, a następnie zrzucano ich ze skał lub bito na śmierć. Starożytność wniosła nam wspaniałe dary w postaci filozofii, polityki, wielu nauk, które stoją dzisiaj u podstawy naszego rozwoju, ale też była naturalnie okrutna. Tak jak zrzucano dzieci z góry Taygetos, które miały wady wrodzone. Ale to tak nie tak strasznie daleko od naszej kultury. Jeszcze w okresie międzywojennym ubiegłego wieku akuszerka, jak przychodziła do porodu, to miała koło siebie wiadro z wodą zimną, że jeżeli dziecko miało wady liczne wrodzone, to ona przed pierwszym krzykiem zanurzała je w wodzie, żeby nie wydało tego krzyku, żeby nie miało tego złego w ich pojęciu życia, a z nim jego rodzice. Humor seksistowski w potocznym znaczeniu dotyczy kobiet, ale mężczyzn oczywiście też nie oszczędza. Seksistowskie jest dzisiaj wszystko. W ogóle jest bardzo w ogóle prawie niezręcznie, czy w ogóle niepotrzebnie mówić dowcipy o kobietach. Z mężczyzn można się jeszcze wyśmiewać, ale to pewnie też niedługo się jakoś będzie takie niepożądane, niewłaściwe, bo już się w Europie zaczął ruch maskulinizm w odpowiedzi na feminizm. Ani jeden, ani drugi nie jest zły. No jedna i druga płeć walczy o swoje prawa, a jak wiemy, tych płci jest jeszcze cała tęcza. Bóg, tworząc świat, stworzył Adama. Musiał od czegoś zacząć. Zaczął od zera. No to jest właśnie maskulinistyczny dowcip. Filozofia humoru. Codzienne spożywanie jabłek ogranicza kontakty z lekarzami. Proszę Państwa, to wcale tak naprawdę nie jest dowcip. Jeżeli się pójdzie do lekarza z czymkolwiek, nie będę detalizował, na pewno wyjdzie się z pięcioma lekami. Dobry doktor, przepisał mi tyle leków. Wziąłem je i czuję się lepiej, wyzdrowiałem. A skąd wiesz, czy wyzdrowiałeś od leków, czy twój organizm ciebie uzdrowił? To jest rzecz pierwsza. A druga, idzie się do lekarza, on opowie różne rzeczy, powie, proszę pana, proszę pani, proszę na razie nie brać leków,
proszę się przespać, pójść na spacer, wypić szklankę wody z cytryną co 3 godziny i będzie pani uprzejma, czy pan pokazać się za tydzień. Wiesz co, byłem u lekarza, no nic mi nie przepisał. Co to za doktor? Tak też może być. Ale to już też w historii było. Była tak zwana medyczna szkoła wiedeńska, gdzie lekarze byli sceptyczni do każdego sposobu leczenia. Niezwykle sceptyczni. I w końcu już leczyli wyłącznie kroplami laurowymi. No jak wiemy, dzisiaj medycyna osiągnęła zupełnie inny poziom. No i do tych jabłek wracam. Jabłek nie jadam, zmądrzałem Adam. To Staudinger. Oczywiście znacie państwo to jego powiedzenie. Tu leży lekarz, cześć jego pamięci, a obok niego jego pacjenci. Medycyna i zdrowie w humorze. Radość serca wychodzi na zdrowie. Duch przygnębiony wysusza kości. To z Biblii Tysiąclecia. W 1971 roku dr Patch Adam założył Gesundheit Institut i leczył pacjentów poprzez pozytywne nastawienie do świata. W 1995 roku dr Madan Kataria założył pierwszy klub jogi śmiechu. Hipoteza Sztryka. Humor odwraca uwagę od negatywnego efektu. Na tym to polega. Stevie Martin. Lekarz przekazał mi najpierw dobre wieści. Choroba, na którą cierpię, ma zostać nazwana moim nazwiskiem. Czyli rzadka choroba. I tutaj właśnie mamy, któryś z nas ma jakąś rzadszą chorobę. Oczywiście, no co to za dowcip w zasadzie. Ale proszę państwa, jak tak się głębiej przyjrzeć, to osoby z rzadkimi chorobami mają cechy pozytywne takie, których nie mają ci normalni tak zwani. Już dzisiaj jest pytanie, czy spektrum Aspergera, autyzm i tak dalej, czy to jest tylko choroba, czy to jest również ewolucja. Te osoby z zespołem ASD się koncentrują na jakiejś dziedzinie, osiągają w niej bardzo duże sukcesy. A my jesteśmy wszystkim rozbiegani i we wszystko chcemy mieć czarny pas. A tak się prawdopodobnie nie da. Tylko niewielu ludzi, którzy cierpią na kaszel, idzie do lekarza. Większość idzie do teatru. To państwo znają te pochrząkiwania, kaszle, o jeszcze jedzenie różnych tam rzeczy i tak dalej. To jest oczywiście, ale czy to takie jest w ogóle bez sensu? No nie wiem. W tych teatrach są wszędzie wyściełane pluszem fotele. W tych fotelach jest pełno roztoczy, kurzu oraz innych rzeczy. Nie zawsze są dobrze wentylowane. Pełno perfum o różnym zapachu i tak dalej, i tak dalej. Wód kolońskich. Także może to mieć i aspekt medyczny. Jogging. Moja babcia zaczęła biegać 8 km dziennie, kiedy miała 60 lat. Idzie jej coraz lepiej. Teraz ma 97 i nie wiemy, gdzie jest. No, oczywiście, że tak może mieć Alzheimera i gdzieś pobiegła wcale niedaleko, ale mam taką znajomą, która właśnie uprawia te kijki. No te kijki są świetne, te kijkujatki ćwiczą ręce, ćwiczą nogi, są pięknie ubrani. I ostatnio usłyszałem od niej, że ona teraz pójdzie 7 albo 8 kilometrów i wróci autobusem. Czyli nie idzie 4 w tą i 4 w tą, tylko 8 w jedną i wróci autobusem. Bardzo fajny pomysł. Po pierwsze, przejdzie jak 8, to i 8 kilometrów. Zobaczy inne rejony. Rozproszy swoje przykre myśli na innych widokach i wróci sobie autobusem, gdzie sobie cichutko jeszcze odpocznie. Nie wpadnie zmęczona do domu i od razu coś musi robić. Odpocznie sobie pół godziny w autobusie. Porównania wpływu humoru na psychosomatyczne aspekty funkcjonowania dokonał Louis de Funès. Śmiech jest dla duszy tym, czym tlen dla płuc. Tutaj no widzimy tę jego minę prześmieszną w tych filmach. To taki rodzaj humoru niezwykle prosty, który on, ale to też jest istotne. Subtelny, wyszukany, niezwykle skomplikowany dowcip. Możemy go po pierwsze nie załapać, a po drugie dość mamy z komplikacji. Czasami taki prosty humor jest też bardzo dobry. Lily Tomlin. Zamiast działać na rzecz przetrwania najlepiej przystosowanych, powinno nam raczej zależeć na przetrwaniu najdowcipniejszych. Wówczas wszyscy umrzemy ze śmiechu. Mam takiego sąsiada,
który ma w tej chwili 93 lata. Proszę mi uwierzyć, jak jest w moim pobliżu, ja go widzę, już o 6 rano pracuje. I to nie to, że coś robi. On po prostu tak energicznie i szybko pracuje, dynamicznie. 12 pracuje, 16 pracuje, o 18 jeszcze żwawszy jest, 20:30 już się robi ciemno, on jeszcze nie skończył. Mnie to aż męczy samopatrzenie na to. Ale sobie myślę, ale to on, to jest jego życie, on to lubi, on sobie pracuje i bardzo proszę, to należy mieć do tego taki lekko humorystyczny stosunek, takie sąsiad perpetuum mobile, prawda? Dlaczego nie? No inny oczywiście będzie lubiał sobie siedzieć w fotelu, siedzieć i czytać. I niech sobie siedzi. Wachtowy na okręcie zauważa światło. Kapitan każe nadać wiadomość. Macie natychmiast zmienić kurs o 20 stopni w lewo. Przychodzi odpowiedź. To wy macie natychmiast zmienić kurs o 20 stopni w lewo. Kapitan okrętu odpowiada. Okręt to wojenny. Odpowiada, jestem kapitanem okrętu, macie natychmiast zmienić kurs. Po chwili odpowiedź. A ja jestem marynarzem drugiej klasy i zalecam wam natychmiastową zmianę kursu. Kapitan, to jest okręt wojenny. Odpowiedź, a to jest latarnia. Morska. Także nie pomogło mu to, że był kapitanem okrętu wojennego. The Kamiński Method, 2018 rok, w reżyserii Chuck Lorre. To jeszcze nie koniec kariery niegdyś znanego aktora Sandiego Komińskiego, jego długoletniego agenta Normana Leandera. Zabawna komedia pozwalająca na pogodniejsze życie w wieku zaawansowanym, w jesieni życia albo w późnej jesieni życia. Panowie żartują sobie ze swoich dolegliwości chorobowych, jak przerost prostaty, a także sukcesów, jak udany seks z licealną miłością oraz mierzenie się z bardzo dużą liczbą tabletek, które przyjmuje się dziennie. Ci panowie są pogodni. Mają filozoficzne podejście do życia z odrobiną humoru. Gdyby tego nie mieli, ich życie na pewno nie byłoby tak miłe, jak na tym filmie. Aspiryna. Dlaczego słoń jest duży i szary i pomarszczony? Bo gdyby był mały, biały i gładki, to byłby aspiryną. Dzisiaj Państwu wszystkim polecam aspirynę, bo jeżeli zaatakuje nas COVID, on nie lubi aspiryny, bo aspiryna działa przeciwzapalnie, nie pozwala tak od razu, żeby płuca zwłókniały i tam się zrobiły takie rzeczy. Także nie jest to lek, który leczy COVID, ale jest lekiem wspierającym. No i nie jest słoniem. Dzisiaj zajmiemy się poważnym, ważnym problemem wolnej erekcji. Pomyliło się temu, który wygłaszał, oczywiście erekcja z elekcją. Lech Nawrocki. Nie ma głosu, oddałem go na wyborach, mogliby powiedzieć trzej bohaterzy filmu Kamiński Metod, ale nie rezygnują, mają sukcesy i potrafią zdobyć się na autorefleksję. Każda autorefleksja musi mieć odrobinę tolerancji, humoru, wyrozumiałości, bo jeżeli dokonamy autorefleksji na bardzo poważnie, to albo popadniemy w jakąś nieuzasadnioną do końca dumę, albo w nieuzasadnioną do końca depresję. Autohumor. Znalazłem takie zdjęcie malucha. No już my w Polsce wiemy, co z maluchem można było zrobić. Kiedyś się tam zmieściło 9 czy iluś studentów do środka. Wyglądał komicznie, jak jechał na wakacje do Grecji, bo przecież maluchami jeździli Polacy na wakacje do Grecji. Wszystko było na dachu, w środku ciasnota niemożliwa. No i tutaj konik go pociąga. Jeżeli ktoś umie śmiać się z siebie, to ma poczucie wartości własnej. Znaczy się, mam na tyle poczucia wartości, że mogę sobie pozwolić na humor w stosunku do siebie. No to znana już historia szczecińskiego aktora, do którego kiedyś przyjechał kolega, przyjaciel z Wrocławia, no i kiedy już było po kolacji i tak dalej, mówi, to zawieź mnie samochodem, zawieź mnie teraz, mówi, na dworzec, bo mam pociąg. Mówi, ale ja nie mam prawa jazdy. Nie masz prawa jazdy? To co, nie, za policja ci zabrała? No nie. A myślałem, że policja, a ty jesteś po prostu pijak. Ty jesteś idiota. Nie zabrała mu policja. Dowcip Zbigniewa Wodeckiego. O amantach idących za światy. Robert Redford,
Robert Redford, pokój 36, tam paskuda czeka na ciebie za twoje grzechy, spędzisz z nią resztę życia. Robert De Niro, pokój 78, jeszcze większa paskuda, za twoje grzechy spędzisz w tym pokoju resztę życia. Zbigniew Wodecki, otwiera drzwi, pokój 68, wchodzi, a tam Klaudia Schiffer. Klaudio Schiffer, za twoje grzechy spędzisz resztę lat swojego życia z tym oto Zbigniewem Wodeckim. To jest właśnie bardzo piękny autohumor. Filozofia humoru. Humor nie musi być komiczny. Może uświadamiać, że coś nie jest śmieszne, nie jest dobre i powinniśmy to zmienić. Humor graficzny. Proszę pana doktora, aby wyleczył mnie pan z otyłości, łysienia i cukrzycy. O, i nadciśnienia. Na co doktor mówi, nie ma sprawy. Skoro niewiele mi zostało, panie doktorze, to jestem hedonistą czy realistą? Mówi pacjent, pijąc wino w stroju śródziemnomorskim. Gen? Genek? Kim ja jestem? Teraz genom ogromną rolę pełni w medycynie, w naszym życiu. W zasadzie wszystko możemy zwalić na genom. Jestem taki, jaki jestem, no bo takie mam geny. Co ja mogę z tym zrobić? Ja teraz dobiegam 70 i po tym COVID-zie, który przechorowałem w szpitalu, mam wyraźną wymówkę, mam mgłę COVID-ową. Nie pamiętam, zapomniałem, bo mam mgłę. Także mam taką wymówkę trochę humorystyczną. O, to jest taki dowcip na temat, że my mamy źle, ale inni mają gorzej. Jestem genek po 5 zawałach. A widzisz, geniuś, a ja dopiero po 3. Mówi pan doktorze, że nadziei już nie ma. A ten swoje nie ma, od kiedy Zośka przestała mnie kochać. Nic dla niego choroba nie znaczy. Zośka się liczy, Baśka się liczy, ale przestała go kochać. W pracy to ty jesteś profesor zwyczajny, a w domu to ty jesteś zwyczajny mąż. Mąż, bierz śmiecie i wynoś. Mora, czyli głupkowatość. To jest taki głupkowaty humor. Objaw charakterystyczny dla guzów płata czołowego i innych organicznych uszkodzeń tej części mózgu, tak zwany zespół czołowy. Termin wprowadził do medycyny niemiecki neurolog Moritz Jastrowicz w 1888 roku. Moria. Wiłość, nastrój moriatyczny, także wesołkowatość, Witzelschutz. W psychiatrii wesołkowaty nastrój, podwyższenie nastroju, które mu towarzyszy beztroska, pusta wesołkowatość, głupkowate żarty. Pacjenci w tym stanie wydają się być pozbawieni ograniczeń i hamulców. Cechują ich gwałtowne reakcje na bodźce, inne osoby czy zdarzenia czasami na bardzo dużym poziomie szczegółowości, jak reakcja na niuanse tonu czy słowo, głosu czy słowa. Pacjenci są także skłonni do żartów, kalamburów i innych dowcipów słownych. Wydają się także bardzo wrażliwi, ale jest to wrażliwość bierna i nieselektywna. Reagują podobnie na każdy rodzaj bodźców, niezależnie od ich wagi i charakteru. Melancholia. Czarna żółć. Według Galena płyn ustrojowy. Po niej na zasadzie pada deszcz, wzejdzie słońce, zawsze oczekujemy radości. Melancholia ją niemal zapowiada. Melancholia jest zadumą, pobudza do myślenia, wzrusza, jest nieco filozoficzna, prowadzi do odkrycia, że życie może być lepsze, może być weselsze. Możemy się skulić, przyjąć pozycję płodową, troszeczkę się użalić nad sobą, ale w końcu przyjdzie poranek, w końcu przyjdzie słońce, w końcu przyjdzie poranna kawa gorąca z dodatkiem trochę cukru czy tam mleka i wszystko rozjaśni się na nowo. O melancholio, nimfo, skąd ty rodem? Na Boga, muzo, trochę śmiechu, tyle ile potrzeba dla zabawy gminu. O melancholio, nimfo, skąd ty rodem? Czyś ty chorobą jest? Epidemiczną? Cudowny dowcip Juliusza Słowackiego, który swój poemat przesycił był ironią, humorem, niekiedy trochę sarkastycznym, gdzie indziej znowu autoironicznym. Za panowania króla Stanisława mieszkał ubogi szlachcic na Podolu. Wysoko go potem sława wyniosła. Szczęścia miał w życiu więcej niż bolu.
Wojna, niebezpieczeństwo, krew, choroba, albowiem była to epoka krwawa i kraj był cały na rumaku, w polu. Łany, ogrody leżały odłogiem. Zaraza stała u domu za progiem. To nie brak nam poczucia humoru, takie jest życie. Stańczyk, zwany Stasiu Gąska, od starego Polska, staropolskiego Gąska błazen, urodzony około 1480 roku, słynął z ciętego dowcipu, nie oszczędzał władców w ocenie decyzji politycznych, między innymi na temat hołdu pruskiego. Najwięcej doktorów na świecie, jemu cytat przypisywany. Jak poważnym był błazen w interpretacji Jacka Kaszmarskiego. Gdybym pociągał sznury wielkich dzwonów, to bym z nich dobył najwyższego tonu i biłbym na trwogę, a dzwoneczkami na błazeńskiej czapce swój kaduceusz, mając za doradcę, kogóż przestrzec ja mogę. I tak, proszę Państwa, powolutku, powolutku od humoru przeszliśmy do humoru niehumorystycznego. No może aż tak nie, tylko do takiego właśnie smutnego. Humor jest czymś poważnym w naszym życiu. Spełnia wiele ról, pomaga przetrwać trudne sytuacje, poprawia samopoczucie psychiczne, somatyczne. Jest lekiem w rozumieniu medycznym, a sztuką i filozofią w rozumieniu mądrego i pięknego życia. Czy serio? No, oczywiście nie do końca. No cóż, wspomniałem o 70. Już po 70. to nie koniec, to początek końca. Jedni się martwią, inni dostrzegają, że wreszcie uwolniło się przed nimi życie. Nie muszą codziennie rano iść do pracy, żyć w całym schemacie obowiązków, w sieci połączeń służbowych, horyzontalnych, wertykalnych, jakichkolwiek i tak dalej, odzyskują wolność i trochę też humoru. Egzystencjalizm i kabaret. Wiesz, przyjacielu, muszę przyznać, że czasami chciałbym być taki jak ty. Ależ możesz, według egzystencjalistów, sami tworzymy siebie, będziesz taki, jakim sobie życzysz. To świetnie, bo zawsze chciałem być twego wzrostu. Humor z tego, czego nie można, prawda? Oczywiście, jak ktoś ma, dzieci dzisiaj mają niskorosłość, w Szczecinie jest wspaniały ośrodek pod w Uniwersytecie Medycznym profesor Mieczysław Walczak go prowadzi, gdzie badają poziomy hormonu soma wzrostu i tak dalej. Jest on w tej chwili sztucznie produkowany, podawany, ale już w naszym wieku to chyba trzeba by sobie przeciąć kości i wstawić nogę w środku takie nowe, żeby być wyższym o 10 cm. Strasznie ponura operacja. To ja już chyba bym nie chciał. Pacjent zaczął ciężko oddychać, gdy zobaczył lekarza. Jestem pewny, że mam chorą wątrobę. Lekarz. Nigdy nie wiemy, czy mamy chorą wątrobę. Zwykle nic wtedy nam nie dolega. No właśnie, a ja mam takie objawy. No i tutaj dotykamy właśnie malkontentów, hipochondryków i dotykamy odwrotnie ludzi, którzy nawet ciężko chorzy, wcale o tym nie chcą nawet mówić. Klient w restauracji. Jak przygotowujecie kurczaki? Kucharz. No nic szczególnego. Po prostu mówimy im, że jutro muszą umrzeć. Proszę Państwa, no niestety, to nie jest żaden kawał. Jeżeli tylko jakoś zmienimy pojęcie tego jutra, prawda? Dla niektórych to będzie jutro, niestety może dzisiaj. A dla niektórych będzie to za 10 lat. Ale to jutro będzie. To jutro będzie. Czy z tego można zrobić jakiś humor? Można. Takich kawałów jest dużo, ale to ja bym chyba ich dzisiaj nie opowiadał. No i kabarety. Orkiestra Dni Naszych. Gdy człowieka boli głowa, wtedy nie chce się żartować. Kiedy człowiek ma katarek, nic się nie chce robić wcale. Co jest najważniejsze, kto mi teraz odpowie? Zdrowie, zdrowie, zdrowie. Zdrowie. Nawet jak go nie mamy, to sobie o nim pomarzymy i robi nam się lepiej. No i ten wierszyk Staudingera, tu leży doktor Cześć jego pamięci, a obok niego jego pacjenci. I na koniec, proszę Państwa, no, świat został stworzony z idei. Tą ideą jest absolut według naukowców, Bóg według wierzących. I jest taka rozmowa Boga z Archaniołem, który Bóg mówi tak do Archanioła, głupio mi przyznać,
Ale to wszystko, co się dzieje, dzieje się bez żadnego ważnego powodu. Jeżeli tak, to nie mamy takiego bardzo ważnego powodu, żeby dzisiaj, natychmiast, do późnej nocy coś zrobić. Wszystkich Państwa zachęcam do spaceru po Szczecinie pięknym, po pięknym słoneczku, wśród pięknych, piękniejącego Szczecina z każdym rokiem. Piękniejącego Szczecina z każdym rokiem. Szczecin, miasto szczególne. Mam taką koleżankę, ona jest dyrygentem chóru, która kiedyś powiedziała tak: Szczecin to jest takie miasto, że jeżeli je pokochasz, to ono tobie miłością odpłaci. I myślę, że to nie jest żart, tylko bardzo przemiła dykteryjka, która dotyczy nas, Szczecinian, w pięknym Szczecinie. Wszystkiego najlepszego. Miłego wieczoru. Dobre inne znów mniej, dni z nadzieją lub bez, małe depresje, uśmiechu ślad, jasno na zewnątrz, a w środku cię. Chcę zrobić coś, szczególnie gdy smutek przydusza mnie. Żenę, żenę, żenę pasil. Czekolady gorzki smak całkiem w ustach zmienia się. Twardej miękka, z gorzkiej słodka, oswojona kotka. Kłopoty jak były, tak są, mnie już obchodzą mnie. Endorfin więcej, kłopotów mniej, małe słodkie cieszy nas. Endorfin więcej, kłopotów mniej, produuje hereje. Czekolady, gorzki smak, całkiem w ustach zmienia się. Twardej miękka, z gorzkiej słodka, oswojona kotka. Kiedy zniknę, zamienię się w nic, najbliżsi dostrzegą ten fakt. Kiedy zaczną żegnać mnie, słodko-gorzki poczują smak. Kiedy żegnać będą już mnie, słodko-gorzki poczują smak. Czekolady, gorzki smak, całkiem w ustach zmienia się. Z twardej miękka, z gorzkiej słodka, oswojona kotka.